jest na dobrym. Siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali 16 Memoriał Arkadiusza Gołasia. W finale pokonali włoski Sir Safety Perugia 3-1. Pierwsze dwa sety kędzierzynianie wygrali pewnie za każdym razem do 19, szybko budując kilkupunktową przewagę nad rywalami i utrzymując ją do końca partii. Najbardziej zacięty był trzeci set. Po wielu efektownych akcjach z obu stron, tym razem górą byli zawodnicy Perugii, którzy zwyciężyli 25-23. Dobrze spisywali się Matthew Anderson i Sebastian Solé. W czwartej partii swoją przewagę potwierdzili jednak siatkarze Zaksy. Tym razem również szybko zbudowali przewagę, m.in. dzięki dobrej grze blokiem i wygrali do 19. A zatem Zaksa okazała się najlepsza w swarzyńskim turnieju. MVP Memoriału został brązowy medalista niedawnych Mistrzostw Europy, Aleksander Śliwka. Cieszy nas oczywiście wynik, cieszy nas również dobra równa gra. Tak naprawdę ja z Łukaszem Kaczmarkiem dołączyliśmy dwa dni przed turniejem, także cieszymy się, że po dwóch treningach tak naprawdę pełnych byliśmy w stanie zagrać dobrą siatkówkę na tym turnieju, pokonać wczoraj Warszawę, dzisiaj Perugię, oczywiście drużyny jeszcze osłabione brakiem kilku zawodników, ale cieszy, myślę, najbardziej nasza dobra gra. Było dużo pozytywnych rzeczy. Akurat jeżeli chodzi o nasz zespół, nie mieliśmy za dużo czasu, aby zgrać się z chłopakami, którzy wrócili dopiero z Mistrzostw Europy. No ale cóż, liga zaraz rusza, nasza gra wyglądała bardzo dobrze i na pewno w pozytywnych nastrojach ruszamy na pierwszy mecz z ligą. 16. edycja Memoriału Arkadiusza Gołasia to moment, by wspomnieć tragicznie zmarłego w 2005 roku siatkarza. Turniej ma już długoletnią tradycję, także bardzo to dla nas duży zaszczyt był zagrać tutaj na tym turnieju. Ja osobiście pamiętam, byłem małym chłopcem, ale zaczynałem już grać w siatkówkę. A także jeszcze Arkadiusza Gołasia pamiętam ze siatkarskich parkietów, można tak powiedzieć. W meczu o trzecie miejsce Projekt Warszawa wygrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 3-1. Za tydzień rusza Plus Liga, a na Memoriale Arkadiusza Gołasia spotkamy się najpewniej za rok.